kochani, ja nazywam się Małgorzata Jakima, jak ktoś nie wie. Powiem o takim świadectwie i Bożej przychylności finansowym. Od 5 lat jestem ponadnaturalnie zaopatrywana przez Boga. Jestem samodzielną mamą, wychowującą syna. I w różnych momentach życia po ludzku brakowało mi finansów. Z różnych powodów. Jak to samodzielna mama z dzieckiem. I chcę wam powiedzieć, że na przełomie tych 5 lat generalnie dostałam od Boga przez ludzi kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ostatnie świadectwo. Chcę powiedzieć o wierności w ogóle i dziękczynieniu Bogu za każde 20 zł i 10 zł. Ja byłam wdzięczna za wszystko. A było tak, że po ludzku brakowało mi czasami jedzenia i mleka i pampersów. Wózek mu się rozwalał po prostu, kiedy wracałam ze żłobka i nie miałam nic. Ale ja byłam wdzięczna. Potem komornik zajął mi konto i kobieta dostała słowo od Boga, która nie widziała tej sytuacji za długi z przeszłości i przelała mi parę tysięcy złotych. I tak to rosło. Ostatnio dostałam bardzo dużo ciuchów firmowych dla syna i 500 zł. Akurat wtedy, kiedy naprawdę potrzebowałam pieniędzy. Z różnych też względów. Ale kiedy tu przyjechałam, modliłam się o pewną sprawę. Finansowo bardzo taką drogą, że tak powiem, którą chciałam załatwić. Nie chcę mówić, jaka to jest sprawa. 3 lata się modliłam, bo chciałam, żeby tą sprawę załatwić, ale ta sprawa związała się z ogromnymi pieniędzmi, których ja po prostu no, nie byłam w stanie odłożyć, żeby móc zrealizować ten cel. I wiecie, ja w grudniu dostałam przelew od chrześcijanki na kwotę 20 tysięcy złotych na zrealizowanie tej sprawy. Amen.